Dobry. Natomiast dzisiaj spotkanie z państwem górskimi, pani Małgorzata i pan Krzysztof, tak zwani ludzie z Bagien, przyjechali z Biebrzy, prowadzą tam też swoje gospodarstwo ekoturystyczne, są pasjonatami ogólnej ekologii szeroko pojętej i są z ochroną przyrody związani od lat. Pani Małgorzata przy okazji laureatka ekologicznego Nobla za rozpudę, tak? Bodajże. Były dyrektor i pełniący obowiązki dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego. Porozmawiamy o temacie trudnym. Wreszcie tutaj nawet jeden z portali medialnych nazwał nasz dzisiejszy wykład jak zostać aktywistą ekologicznym. Nie do końca jak zostać, ale przyjrzymy się jak to wygląda od kuchni, z czym to się wiąże, jak to robić pokojowo. No powiedzmy, wykład dosyć silnie związany z emocjami, prawda, wiadomo. Na pewno też trudny, chociaż sądzę, że przedstawicie państwo go w sposób jak najbardziej przystępny, ciekawy i... Można dołączyć. Tak, już. Także bardzo serdecznie zapraszam i proszę bardzo. Witamy państwa serdecznie, bardzo się cieszymy, że możemy tu być. Dziękujemy za zaproszenie i że możemy przekazać troszeczkę od siebie. Tak jak Konrad, tak? Wspomniał, pochodzimy z północno-wschodniej Polski, bo nie do końca z Biebrzy tam się nie urodziliśmy. Ja jeszcze dalej, bo Suwałki, Małgosia z Białegostoku, mieszkamy teraz w okolicy Biebrzańskiego Parku Narodowego, to tak będzie łatwiej powiedzmy, czyli 50 km od Białegostoku i 50-60 do Ełku mamy, tak pomiędzy. Kupiliśmy starą wiejską chatę i w tej starej wiejskiej chacie mieszkamy. Nie chcemy tego zmieniać specjalnie, jakby tak nowocześnie, ale oczywiście mamy tam wodę, mamy tam prąd, mamy tam łazienkę, nie ma z tym żadnego problemu. I prowadzimy gospodarstwo ekoturystyczne, jakby nie o tym mamy dzisiaj mówić, ale jest to dla nas ważne, żeby pod tym kątem jakby to wszystko prowadzić. Prowadzimy tam różnego rodzaju warsztaty związane z naszą pasją też, niekoniecznie przyrodniczą, ale chociażby Małgosia prowadzi warsztaty tkackie. Panie na pewno pamiętają o stare Krosna takie, gdzie tam dywany i niedywany inne kilimy się tkało. Mamy pracownię na 8 krosen i przyjeżdżają osoby z całej Polski i uczą się powiedzmy tam tkania. Może prostych rzeczy, ale zawsze jakaś pamiątka chodniczek do domu jest. Tu zostaliśmy zaproszeni, żeby powiedzieć troszeczkę o swojej pasji, bo to jest ważne, że my pracujemy też w tym. Dzięki temu, że nie tylko jest to naszą pasją, jeżeli chodzi o przyrodę, o dbanie o przyrodę, o środowisko, także też mamy możliwość w tym pracować. Ja nie ukrywam, zawsze to mówię, że takim moim motorem to jest Małgosia, bo ja do tej pory to tak, zanim poznaliśmy się, to traktowałem las, naturę jako miejsce, gdzie ja się czuję bezpiecznie, gdzie się mogę schować, gdzie mi nic nie grozi, prawda? Ale nie znałem tego od takiej podszewki, a to jest wykształcony człowiek, który po prostu troszeczkę jakby mi zaczęła pokazywać, tak, w tym całym świecie te różne rzeczy. Czyli jednak to jest zaraźliwe. Jest, tak. Zaczęła mi pokazywać te rzeczy i ja troszeczkę inaczej też zacząłem na to wszystko patrzeć od tej takiego zaplecza tego lasu, tych wszystkich rzeczy. Stąd też tak trochę jakby to też lubię. No i co? Na pewno państwo będą mieli jakieś pytania, proszę się nie krępować z niczym. My pewnie troszeczkę też później powiemy o troszeczkę swoim aktywizmie. Na początku chcielibyśmy państwu pokazać film, który został stworzony, no to jest taki projekt dla telewizji polskiej, dla programu drugiego. I to jest film o naszej pracy. Czyli jakby to aktywizm to jest jedna rzecz, którą robimy gdzieś tam. Założyliśmy specjalnie dzisiaj te koszulki, żeby jakby powiedzieć o tym. Też może państwo będą mieli jakieś pytania. Oczywiście chodzi o Puszczę Białowieską. Ja jestem aktywistą Greenpeace, tak? Małgosia też, ja dłużej, ona krócej. Jakby państwo mieli jakieś pytania, jak najbardziej. Ale myślę, że też warto porozmawiać o tym ogólnie, bo to nie tylko chodzi o organizacje, które gdzieś tam działamy, bo często też rozmawiamy z osobami, które przyjeżdżają do nas na gospodarstwo. Także najpierw zobaczycie państwo ten film. Jak będą się tworzyły jakieś pytania, myślę, że w trakcie nie będziemy sobie przeszkadzali. Pewnie po filmie wtedy sobie go w jakiś sposób skomentujemy.
A później będziemy dalej sobie rozmawiali, dyskutowali i jakieś pytania jak najbardziej. Może tak być? No dobra, to teraz tu się jakoś tam zaciemnia. Za tym pierwszym lasem takim, co jest, tym kiszłom, tam się to głosi. Słyszycie tego dudka z tyłu? Cały czas się no, no ten, tu się nie, 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 jest tutaj. Się. Thank you.
musimy wyprowadzić się z miasta, poszukać jakiegoś domu na wsi, daleko od miasta. Znaleźliśmy stary, drewniany, rozwalający się trochę już dom. Wyremontowaliśmy go, zamieszkaliśmy i tak się zaczęła nasza przygoda na Bagnach. Teraz nie tylko tu mieszkamy, ale zajmujemy się ochroną tego miejsca, tych bagien, tego terenu. Zobacz, co tu się dzieje. Atakują. Te wszystkie ptaki mogą sobie zakładać te gniazda na tej niskiej klatce. I twój tata dzięki temu nie musi tutaj nic robić, żeby ratować te ptaki, bo krowy robią całą ciężką robotę za niego. I tak kiedyś było na tych Bagnach, że pasło się bardzo dużo zwierząt, które gryzły trawę, zgryzały i była króciutka. Albo rolnicy kosili kosami, tak potem kosiarkami łąki, zabierali sianko i tak samo, żeby krzaki nie zarastały łąk, bo taki nie miał gdzie mieszkać. No ale od czasu, jak coraz mniej rolników kosi te łąki i krzaki zaczynają rosnąć, to swój tata ma coraz więcej robotów. Tak to wygląda. A im mniej takich miejsc będzie jak to, gdzie ta trawka jest krótka, niska i ptaki mają gdzie mieszkać, tym mniej będzie ptaków. Dlatego coraz więcej trzeba pracować, jak to się mówi, w ochronie przyrody. Żeby te miejsca dla ptaków utrzymać, zatrzymać, zachować. Dla ptaków i dla nas. Zobaczyłka, tu już na przykład koni. Ty prawdopodobnie nie zobaczysz po tej stronie, a myśmy jeszcze te koni widzieli. A twoje dzieci to przypuszczam, że mogą tych krów już nie zobaczyć. Nawet. To co ty będzie za 10 lat? Tu? To myślę, że to jest. Bas leży, ja tak nie umiem. Czy już? Jeszcze nie leż. Nie pij. Dobra, już. O, patrz, mamy też tutaj. Zobacz, Luka, ile tutaj jest ptaków, ile rycyków, czajek, rybit. To miejsce tutaj w okolicy Brzostowa to już ostatnie miejsce na Bagnach, gdzie człowiek żyje w symbiozie z przyrodą. W innych miejscach już jest zarośnięte, tam już nie ma tych ptaków, nie ma tej przyrody takiej, jak widzisz tutaj. Zobacz, Luka, tam są rycyki, one topują, tak walczą ze sobą, widzisz? Niestety, nie zawsze jest to możliwe. Mieszka ze swoją mamą dość daleko ode mnie, ale kiedy zabieram się do nas na Bagna, razem z Gosią chcemy zarazić ją miłością do przyrody, choć nie jest to proste. Jest zaplanowane lotnisko regionalne, to jest godzina. Tu ile? To kawałek stąd. Tak, mi się też tak wydaje, że niemożliwe. Ja nie wierzę, że ono powstanie, ale no... Na razie decyzja została wydana, żeby to lotnisko było. Znaczy tyle samolotów się rozwija, prawda? Jakie się rozwija tutaj na tym? Lądowania, awaryjne i tak dalej. No i co z tym panią zostanie? Nie to, że nasy krowy zginą, no. Przestało chodzić, ale przecież tyle starych. Tyle ma... Zrobiona jest natura, prawda? 2000. No nie zdążyli zrobić natury, teraz robią co? Mechanizację.
Także zobaczymy. Ja wierzę w to i też działamy w tym kierunku, żeby tego lotniska nie było tutaj. No nie to, żeby w ogóle nigdzie nie było, bo może na Podlasie to lotnisko sobie może być. Dokładnie. A ja myślę, że Julka samolotem spod tego cienia nigdy w życiu nie widać. Ze względu chociażby na niebezpieczeństwo. Tak, ty na pewno nie płacisz. Bo ja nie kupię nigdy biletu. Jeżeli coś takiego tu powstanie, bo nie można tego powiedzieć, że nie, to na pewno bardzo mało osób będzie z tego korzystało. Ale dlaczego? Bo tu mnóstwo ptaków lata. Jak będzie startował samolot, a tu będą przelatywały ptaki, no to jest zderzenie. A wystarczy, nie musi być duży ptak podobny. Zobacz, jak pył zagraża tam dla Także po prostu to jest bardzo niebezpieczne, wiesz? No, zderzenie z gęsią, czy z żurawiem, czy z lucianą może być bardzo fatalny skutek. Jak to masz? Nie, tu naciągasz, to tutaj. Tak, to tylko... Chcesz wam pomóc? Nie. Są cztery strony świata, więc nie wiem, czemu mówisz o trzech. To nieważne, nie mówię o stronach świata, Jerzyszko. Mówię o tym, że natura jakby daje sygnał, że trochę przesadzamy. To za wszystkim, co się dzieje. To dużo jest fabryk, to dużo jest różnych chemii, różnych takich rzeczy. Za dużo wycinamy, za dużo niszczymy tą naturę. Czy kalkulujemy, uda się, nie uda, wywalimy to w powietrze. Jakby znaczy mnie... w głowie się nam mieści, że tam powinno być lotnisko? Nie. Jest to dobre miejsce lotnisko? Nie. Nigdy w życiu. Okej, no to... Nie tylko ze względów, powiedzmy sobie szczerze, przyrodniczy, ze względu na bezpieczeństwo lotów, prawda? Oczywiście, ale jest to tylko dobrze, że koszty i tam jakby na nasze ekonomicznie brali. Nie biorą pod uwagę. Tu mamy Narwiański Park Narodowy, Bagienną Dolinę Narwi, tu mamy Biebrzański Park Narodowy, tu mamy w ogóle główne siedlisko występowania wodniczki. Tak. W Unii Europejskiej, proszę bardzo, wszystkie te domy z Dolinami Lotniska będą prowadzone w kierunku Biebrzańskiego Parku. Być może jakby w innym kierunku, ale każdorazowo nie wiemy tego, bo raport nam
nam tej informacji nie dostarcza, prawda? Także wiesz, każdy z nas wychwyci coś, czego raport nie ma, o czym nie ma mowy. Ty też pewnie byś nam jeszcze parę argumentów podsunął, takich technicznych, z czym jest związana budowa i funkcjonowanie lotniska. I być może będziemy musieli coś akurat w tym przypadku dosyć sensowne, jakby zainteresować tę Komisję Europejską, znaczy, bo jest to projekt sama, duży. Sama trochę dopytuję, szczerze mówiąc. Tak? Dobrze, czyli co, robimy to przez 3-4 godziny, a potem to sklejamy wszystko? No, nie wszystko sklejamy, tylko Gosia wszystko sklejamy, tak. Jak zwykle. Dobrze. Bo to trzeba je probudzić na poczcie. Żeby podjąć jakąkolwiek decyzję o koszeniu łąki, o usunięciu krzaków, to muszę to każde miejsce najpierw zobaczyć, dokładnie je zbadać. Zrobiłem już chyba setki kilometrów po tych bagnach na piechotę, żeby być pewnym, że to, co robimy, pomoże, a nie zaszkodzi przyrodzie. Dobrze, jest
To nie, to jeansy żałuj, to co wczoraj. A może czarne też. No, tak, no różnica. I tak nie możemy przytoczyć w bandach. No jest, bagno jest nieprzewidywalne. Bagno to jest, że mnie nie wywalisz. Dobry. Dobry żonu. Pewnie kawałek. Jak się stało? Krótko. Krótko. Okropne, jak zwykle. Tak bez kawki. No właśnie. Się nie da. Milka jest młodzieńca, także przyjdzie. Przepraszam, nie piece. Nie piece? Rozrabiają, bałaganią, nie sprzątają. Normalnie jak dziś. Jesteś o tym, co? Jesteś o tym, tak? Jedna drogą. Bardzo śmieszne. Bociany zbierają się w takie stada, robią tak zwane sejmiki. Ta grupa bocianów może być coraz większa, aż przychodzi czas, że zaczynają lecieć. A na wiosnę znowu do nas wracają. I zakładają nowe gniazda. Albo wracają do tych samych. To raczej chyba częściej wracają. U tych samych? No. Wiesz co? Rodzice chyba wracają. Młode to różnie, zależnie jak jest sytuacja. Młode raczej szukają nowego gniazda. Choć podobno wracają też do tych samych, w których się urodziły, jeżeli nie jest zajęte. Ale nawet jeśli urodzi się, tylko tak jak tutaj widzisz, trzy, no to nawet jeśli wrócą trzy, no to jeden tylko zajmie to samo. Bo on już będzie szukał sobie partnerki lub partnera, ale na pewno nie z rodziny. Czyli na pewno te dwa pozostałe będą musiały znaleźć nowe miejsca. Takie trochę dziwne. Czemu? No bo tak, jeden bocian, jeden drugi ma dobre miejsce, już to otwione, jak to jest, to drugi będzie szukał czego nas. To jest tak chyba w przyrodzie, że no, jest kto pierwszy, ten lepszy, kto silniejszy, ten lepszy. Już musicie iść, już musicie dotrzeć, tak? Słoneczko? Dobra. Dobra, idziesz? Idę. Chodź. No to Julka, będziemy się zbierać. No, tak. Chyba trzeba. No. Kiedy przyjedziesz z nami? Nie wiem, może na ferie. A masz jakiś plan już na ferie? Na razie jeszcze nie. A termin jest wyznaczony, czy jeszcze nie wiadomo? Ferie to takie jak zawsze ostatni tydzień z tytułu i pierwszy z tydzień lutego. Tak jest zawsze co roku? Bo wiem, że to się zmienia w różnych województwach. Ale zawsze jest. Tak. Na przełomie stycznia lutego, tak? To może jeszcze wcześniej coś się uda. No. Nie nudziłaś się u nas? Fajnie było? No. Co cię zabieram? Wiesz, dwie rzeczy? Pozdrowienia od mamy. To jest Staśka. Ja nakładam galosze i biorę nożnetkę i idę na bagna w czasie wolnym od pracy. Bo w pracy nie mam na to czasu, bo od samego obserwowania ptaków, krajobrazu, łosi, te ptaki, te łosie, ten krajobraz nie są bezpieczne. To są takie tematy, które wymagają ślęczenia w papierach przede wszystkim. Thank you for that important communication.
to lotnisko nie powstanie bez unijnego dofinansowania. Jak po prostu przyznanie unijnych funduszy na inwestycje w tak absurdalnym położeniu? Na bagnach najlepiej jest dotrzeć zimą, po lodzie. Wtedy najłatwiej planować, które krzaki chcemy wyciąć, które nie powinny tu rosnąć. Zresztą, gdyby rolnicy kosili te łąki jak dawniej, nie byłoby tego problemu. Weź tam... Mam szukać tu nigdy jeszcze, ale nie znalazłam. Mam się pani. O! Nie, nie, u mnie pisze, że nie znam. To jest teleport. Najważniejsze tu wnieśliśmy, dlatego że tu się trzyma wodniczka i to trzeba odsłonić. Tutaj. I dlatego to trzeba zlikwidować, bo to blokuje jedną stronę z drugą. Tu to trzeba wszystko tu odsłonić, zostawić tam troszeczkę tego grądzika. Nie idź blisko mnie. Teren jest tak rozległy, tak duży, nie ma tutaj żadnej granic, żadnych słupków. Nie ma tu miedzy, nie ma tu płotu. Żeby pracować tam, gdzie zaplanowaliśmy, musimy używać GPS-a. Bez niego nie dalibyśmy rady. Czasami jak zostanie nas noc, to GPS daje nam nadzieję na bezpieczny powrót do domu. Współpracowałam dzisiaj spotkać. Byłoby super, gdyby udało się też z nimi dzisiaj porozmawiać o takich tematach, jak planowana budowa lotniska około tego godzina między Wieprzą a Nawią, czy kwestie ochrony całej Puszczy Białowieskiej. I also have one issue for you to discuss, because okay. there is the regional airport planned between Wieprza and Planet, Valley, okay. So very close to the wetland area, with EU planning. And send the information to Clement and I will. He will follow it up for sure. Okay. Thank you. Good. Bye-bye. Bye.
przecież tysiące hektarów. I mimo, że często mam mieszane uczucia, że odbywa się to tak mechanicznie, musimy używać ciężkiego sprzętu. W tej chwili ratrak jest najlepszym rozwiązaniem. Może kiedyś się to zmieni. Przelatywały, bo takie, ja nie wiem zresztą, czy to były skowronki, bo ja się nie znam, ale leciały cztery takie bidule po prostu, które wiatr miotał, bo to była jeszcze jakaś taka brzydka pogoda. I kinowałam się. Ale to przyszło mi do głowy, że to chyba są skowronki, bo takie były podobne do skowronków. To musiało blisko lecieć. No, blisko. Były twoje odkaty. Tak. I, ale dopiero dzisiaj wysłyszałam, a prawie się tak drąży tutaj słychać. No to wczoraj się dały, przecież cały wieczór, tak. A ten, ale na polu naszym nie ma. Bo na naszym polu sobie siedzi. Może jeszcze. Nie, zresztą też były ważne, że chodzi na zdjęcia. Dzisiaj widzieliśmy te żurawie lecące. A nie, przepraszam, jaki kark po ciebie to widziałem. No. Ty nie widziałaś. Nie, ty to prawda. Biziutko miało być lotnisko i tutaj, gdzie te wiersi teraz, to miałoby startować lądowe samoloty, że takie ryzyko wypadku w zderzeniu z ptakami, dajcie spokój. Musisz być tak blisko, właśnie tak blisko. Teraz rękę. Właśnie tak górę, szybko. Nie. No właśnie, dawaj. Ja ci dam rękę. O, tu wejdź na, o tutaj osobę wstań przy tym. Ja mam stał. Albo siedź, posiedź sobie, o właśnie. I teraz musisz znaleźć żurawię. Poczekaj. Musisz znaleźć żurawię najpierw i na prawo od nim. Na lewo. I teraz jedziesz w prawo. O, fajnie. Widzisz? Mogę nogi? Chyba żadne, bo może by nie.
Ale dobrze, dobrze mówią, bo ja robię te w przodu i żeby trzymała się na tym, żeby się rozmawiała na tym. Nigdy nie nudzą. Jak na wiosnę kwitną kaczęce i trwa to kołisko batalionów, odzywają się na łąkach kumaki, to nie sposób wysiedzieć w domu. To po prostu trzeba się ruszyć i przyjechać na te bagna, zobaczyć znowu te ptaki, posłuchać znowu tych kumaków, popatrzeć na kaczęce i co roku jest tak samo i nigdy się nie ma dość. Każdy z nas potrzebuje piękna, żeby móc oderwać się od tego zagonionego, rozpędzonego życia i zapatrzeć się, po prostu zapatrzeć się na rzeczy piękne, na te cuda przyrody. Dlaczego ona jest taka ważna? Ona jest takim papierkiem lakmusowym, na podstawie którego wiemy, czy nic złego się nie dzieje z bagnami. Jak stracimy wodniczkę, stracimy też pewnie inne gatunki ptaków, które razem z nią mieszkają na bagnach, stracimy rośliny, stracimy duże ssaki, które pomieszkają po prostu w bagnach z giną. Czy dużo jest takich miejsc, które potrzebują? Tak, mam coś takiego właśnie.
No i czy kochasz męża swojego? Tak, to tak. Oficjalnie to było można napisać. No i czy kochasz swojego wujka? Muszę cię powiedzieć. W tym. W tym, żebym to napisała. No to co, ostatnie tyle? Tak. A masz może jakieś jeszcze? Nie. No dobrze, no to możemy iść. To daj zadzwoń do... Umów się na jakiś termin. Dobra, daj komórkę. Daj komórkę. O nie, bo ja nie mam numeru. Dobrze. Halo? Halo? Czy ja łączę rozmowę? No weź umów się. No. Tu jest prośba, żeby się umówić na wywiad. Z Julią Górską. A ja się nazywam Małgorzata. Nie, ale to... Nie, wywiad ma być z panią Małgorzatą Górską, a przeprowadzi Julia Górska. Z przyjemnością, a kiedy moglibyśmy się umówić na taki wywiad? Najlepiej za 10 minut. Jestem strasznie przykro, bo w tej chwili jestem bardzo zajęta. Myślę, że za jakieś 20 minut byłabym do dyspozycji. Dobrze, zaczekamy. Czym się na co dzień zajmujesz? Na co dzień pracuję w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków. To jest organizacja ekologiczna, która zajmuje się ochroną ptaków i miejsc, gdzie te ptaki mieszkają. I moim zadaniem jest pilnowanie, między innymi pilnowanie, żeby takie właśnie ostoje ptaków były bezpieczne, żeby im się żadna krzywda nie stała. Dobrze. A czemu akurat ochrona przyrody? Czemu w ogóle się zajmuję ochroną przyrody, tak? Moje zainteresowania przyrodą zaczęły się, kiedy byłam dzieckiem, takim jak pani w tej chwili, kiedy z rodzicami bardzo często wyjeżdżałam na działkę blisko Puszczy Knyszyńskiej, blisko rzeki Supraś i tam dorastałam, blisko przyrody i wtedy po prostu pokochałam tą przyrodę, którą tam widziałam. Uznałam, że to jest ważne, żeby ją bronić, chronić, żeby ją zachować. To no tak na początku uważaj tam. Tu uważaj. Dawaj powinno być dobrze. Tu już jest tak mam. Nie, możesz iść normalnie. Ja rozmawiam na tego. Tyle co. Ale karoty, czy za no właśnie, to by jak ta woda była. No, a my tam nie potrzebne, bo jest rano. Co roku mam taki niepokój, że przewodniczki przylecą w te miejsca, które dla nich przygotowaliśmy, kiedy okazuje się, że jest ich choćby o kilka więcej niż rok wcześniej. Wtedy wiem, że te setki godzin spędzone na bagnach, przy koszeniu łąk, przy usuwaniu krzaków nie poszły na marne. Wtedy wiem, że moja praca ma sens. Thank you.
Ale w ogóle tak. Czyli jednak na tym krzaku. Jakaś licznota. Ale śliczna ta wodniczka. W tamtej stronie startowałyby teraz samolot. Co? No tak, bo to tam postawy by były proste, no tak? I teraz tam byśmy stali, to byśmy widzieli takiego Boeinga 737, który startuje. Ale jakby tam zaczął... Zabierasz śmierć i się zdenerwować. Przyczyn, żebyśmy zapamiętywali, jak te problemy są rozwiązywane, żebyśmy umieli się przyznawać też do błędów. Mówię to my jako generalnie społeczeństwo, ale mówię to w kontekście ochrony przyrody. Chciałabym, żebyśmy uświadomili sobie, jak bardzo przyroda jest dla nas ważna. Co ty masz? Honor and pleasure to be here to receive this award on behalf of my close colleagues and other people involved in this campaign to save our pristine natural places. We hope you leave here inspired by the understanding that one ordinary person can create extraordinary change. Thank you very much. Może 10 minut, tak żeby sobie gdzieś tam dać, może 10 minut.